Witamy Olka Dobę z nami. Olku, witam. Powiedz, no już wyprawę zakończyłeś swoją. Te trzy kolejne etapy do zrealizowania tego swojego celu życiowego są zakończone. Jakie wrażenia po przepłynięciu Atlantyku w tą stronę od Ameryki do Europy? Więc ja zakończyłem mój 10-letni plan przepłynięcia Atlantyku ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Trzy wyprawy i każda kolejna to bazowała na poprzedniej, moim doświadczeniu kajakowym. Każda następna była trudniejsza. I zakończyłem tą najtrudniejszą z Ameryki Północnej do Europy. I postawiłem sobie bardzo ambitne cele i pokazałem, że Polak potrafi. A przecież Polacy potrafią bardzo wiele różnych dyscyplin sportowych i wiele osiągnąć w świecie. A teraz przeszykuje się Narodowa Zimowa Wyprawa na K2. Ten słynny szczyt, drugi co do wysokości świata, wiele już wypraw próbowało zdobyć ten szczyt zimą. I co? Ja uważam, że Polak potrafi i tej naszej teraz próbie, ja mówię, że to jest próba podjęcia się bardzo trudnego zadania, zdobycia zimą K2. I życzę wszystkim, którzy będą w tej ekipie uczestniczyć, a na pewno będzie duża ekipa, co prawda zdobędą szczyt. Ja jestem pewien, że zdobędziemy, my zdobędziemy, bo Polacy na pewno. I życzę wam tego z całego serca i będziemy wszyscy trzymać kciuki, żeby to wszystko powiodło się, bo ja uważam, że wyprawa się powodzi wtedy, kiedy po osiągnięciu szczytu wszyscy wracają szczęśliwie do domu. I tego wam wszystkim życzę. Reprezentacji Polski. Polska zimowa wyprawa narodowa na K2 już wkrótce, niedługo i zdobędziecie to, zrobicie to, przecież Polacy potrafią. Pozdrawiam was wszystkich, Olek Doba. Dziękujemy.